tajemnicze wejście. Tutaj nie ma wejścia. Gdzie my tu jesteśmy? Kurde, jakaś figura grecka. Coś jest? Dobra, zobaczmy najpierw garaż. Jest tam jakiś ładny piec z tyłu. Domek na drzewie. Kolejny garaż. Dobra. Idziemy do domu. Nie ma co czekać. Chyba kogoś nakryłem. Ale co panie tu robią? Tam jest jedno wejście, tutaj jest kolejne. Wow, coś czuję, że będzie perełka. Z motywem myśliwskim. Wchodzimy od razu do góry. Na chwilkę wrócimy na dół. Kurde, nawet na przedpokoju piękne meble. Głowa jelonka. Podkuwanie konia. Pierwsza sypialnia. Kurde, jaka szafa. Pierwsza sypialnia nie robi wrażenia, ale jestem przekonany, że będzie tutaj naprawdę pięknie. Druga sypialnia. Papaj. Każdy z was chyba zna papaja, który nieustannie wcinał szpinak. Dzięki temu łapy mu rosły i miał bardzo dużo siły. Mamy tu jakiś stary aparat. Chyba zdjęcia z tego już nie zrobimy. Żegnaj papaj, my idziemy dalej. O, ta już jest ładniejsza sypialnia.
No to mi się podoba. Najprawdopodobniej mieszkała tutaj starsza pani. Można tak stwierdzić po protezie, która tutaj leży. Na tę drogę chyba nie zabrała już brakujących zębów. Co to jest? Kurde, ale ładne. Powóz. Może jakaś konkretna osobistość została więziona. A tutaj chyba mieszkanka tego domu. Szuflada zamknięta. Jeszcze coś jest? Chyba łazienka tylko. Dobra, możemy schodzić na dół. Musimy dokładnie sprawdzić, jak tam wyglądało. Wydaje mi się, że wyglądało bardzo dobrze. Toaleta męska. No to zajrzyjmy. O Jezu. Ktoś tu coś zostawił. Ładunek. A tutaj co? Wyjście do ogrodu chyba. Tam mogą widzieć nas sąsiedzi. Lepiej nie otwierać tych drzwi. Nic nie jest uszkodzone. Zastanawiam się, gdzie się podzieli lokatorzy. Strych? Czym nas zaskoczy? W zasadzie jest trochę bałagan. No i tu chyba raczej nie będziemy wchodzić, zagłębiać się. Nie widzę tutaj nic fajnego, dlatego od razu stąd uciekamy. Jesteśmy w salonie. Zobaczcie te meble. Kurde, niesamowite. Nie jestem pewien, kto tutaj mieszkał, ale wygląda na to, że myśliwy. Zobaczcie ten piec emaliowany. Wow. Tutaj mamy chyba właściciela. Szkatułka wypełniona skarbami. Wojnie. Motyw myśliwski.
Był ktoś w piwnicy? Idę zobaczyć. Oho. Właśnie na to liczyłem, że będzie tutaj bardzo dużo alkoholu. I nie myliłem się. Większość z tych win jest pełna. Zobaczcie, jakie wielkie. O kurde, martini. O kurczę, ale wielkie. Tutaj też. Piwnica załadowana winami. Nie zdążyli wszystkiego wypić. Przetwory. A tutaj... troszeczkę elektroniki. Stare książki. Ale takie pomieszczenie złotej rączki. Tak jest. Dobra, możemy wychodzić na górę. I został ostatni pokój. Na samym wejściu widzimy maszynę Singera. Ale ładna, kompletna. Kuropatwa to jest? Kuropatwa chyba. I tak wygląda. Ale piękna szafa. Zobaczcie. To jest taka szafa witrynka. Tutaj też motyl myśliwski, zobaczcie. Niosą dzika. Pięknie zdobione szuflady. A tutaj patrzy na nas kuropatwa. Czy jak to mówią, kogucik. O, jaki zegar. Kurde, w tak małym pomieszczeniu tyle pięknych rzeczy. Maszyna Singera. Ta już o wiele starsza. Ciekawe, czy działa. Chyba działa. Patrzcie, jak można ją uruchomić. Dobra. Moi drodzy, tutaj trzeba zakończyć już eksplorację. Niebawem będzie zapadał zmrok, a my musimy się śpieszyć, także żegnajcie i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.